Europa, just to be clear with one the structure there. So that's the first announcement. So you can check now this. We switch it on especially for this occasion because we are all together here. No i druga informacja, którą zaraz zapowiem z przodu. Chciałem Państwu przypomnieć, że właśnie to w Stanach będzie bardziej elegancko. Chciałem Państwu przypomnieć, że thanks a lot, Roberto. Perfect. Really great cooperation. We build up the bridge between Cagliari and Carpi. Perhaps you remember already about some project last year. We have common students. So this is another really great opportunity. We are just making the call for students from Poland coming to Cagliari. But the dates will be... So another reminder, because I was... już o tym mówiłem, proszę Państwa, wykładów nam zostało dwa jeszcze. I jutrzejszy wykład Wojtka Błażejczyka jest o godzinie 17 w Krykotece. To jest ważna informacja, że on wcześniej planowany w Akademii Muzycznej, jutro jest przed koncertem Trash Music. Jeszcze jeden projekt, solowy projekt Wojtka Błażejczyka też będzie zaprezentowany podczas tego koncertu. I to jest tak woli układu naszego stałego, który jest na stronie, też o tym już mówiłem. So the plan is like was announced, more at 5 o'clock we have the lecture by Wojtek Błażejczyk from Warsaw. And then at 6 o'clock the main event is Trash Music with a chamber ensemble using acoustic instrument, voice and objectophones. That's the very beautiful invention by Wojtek Błażejczyk. And then we should end the concert around 7 o'clock. And then we decided together with Bartek Brona, which is in front of me, that we want to make a special dedication to Paulina Oliveros. I don't know whether some of you knows, Paulina Oliveros passed away 2 days ago, which is like a black series. I don't want to count it because some of you were part of the concert on the Thursday. We are making the tribute to Eugen Żrudnik, but also the homage to Jean-Claude Trisset, who passed away on Monday. But now we lost Paulina Oliveros, which was famous and a really amazing composer from the US, but also founder of so-called active listening. And I want to, może po polsku, Bartek, prawda? Powiedzmy coś troszkę o tym projekcie, który chcemy dołączyć do festiwalu jutro. I to będzie dość szczególny projekt. Ty weź mówię po polsku, ja mogę tłumaczyć, może mówić po francusku, także mamy tutaj kilka możliwości. Także wystartowalibyśmy ten projekt w Krykotece, prawda, jutro o godzinie 7.15, tak się umówiliśmy. Czyli koncert, jeżeli się skończy o 7.10, o 7.05, o 7.15 będzie ten moment właściwy. Oddaję Ci głos, Bartek. To będzie lepiej brzmiało bez mikrofonu. Ale mamy mikrofon, trzeba go używać. Idealnie. Najkrócej. Zapraszam Państwa na spacer. Jutro po koncercie w Krykotece pójdziemy razem spacerkiem do bunkra, słuchając przestrzeni, słuchając trochę inaczej niż na co dzień, metodą deep listening. I tyle. Wszystko okaże się na miejscu. Więc umieszczę się ciepło. No to pewnie tak się umieszczę, jak się ubieracie. So we will have some deep listening walk. We'll just take a walk from Krykoteka to bunkier sztuki. Around 7 o'clock from Krykoteka, just after the concert. In fact, we are also discussing how to manage, because some of you perhaps will join the concert here at Bunkier Sztuki. So either you are joining us there or you are joining yourself from 7:15
Tu bunkier sztuki, Commander the Location i Zolotowa. I jeszcze chciałbym powiedzieć, bo zapewne macie takich znajomych, których się nie da nawet siłą wyciągnąć na takie koncerty, na które tutaj chodzicie. Wyciągnijcie ich na ten spacer. To jest muzyka dużo bardziej eksperymentalna. Bartek... Bartek wytłumaczy, bo to jest ważne, że jeżeli tam się pojawicie Państwo, to też wytłumaczymy po prostu zasady tego przebywania z dźwiękami. To jest zresztą częścią też innych działań. Nie ma tu z nami, czy jest Marcin Barski. Marcin Barski, inicjator Instytutu Pejzażu Dźwiękowego. So we are talking about soundscape, we are talking about active listening. We are talking about some other... But we got this brilliant idea of Bartek to do it tomorrow with this special dedication. To dziękujemy Państwu bardzo. Sara Volker, instalacja Memento Mori is going here. ASMR piszą cały czas, czekają na Państwa. Tam zresztą dołączony został ASMR z wideo. Jutro do nas dołącza jeszcze Dźwięk. Jeśli Państwo jeszcze nie słuchali tych takich nieprzyzwoitych rzeczy z tych małych koreczków na ścianie, to polecamy. Wrażenie, jakby Państwo dalej jeszcze na coś czekali, ale dzisiaj nam się udało. Zawsze można wcześniej skończyć.